No nie kliknę jedynki, bo już mnie ciarki przechodzą. Nie, bo już za mocno, on przestraszy ją. A bo dobra. No no, weselisko jak się patrzy. Stoły zastawione, a widzę, że i napić się będzie z kim. No i panny jak marzenie. Ale żadna nie umywa się do ciebie. Szani, uważaj na psa. W tej budzie muszą trzymać kundla wielkości konia. Dziękuję za troskę, ale buda jest pusta. Spuścili takie wielkie bydle z łańcucha? Ciekawe, co na to weselnicy. Zabawa rzeczywiście będzie przednia. Zagryzie. Czy widziałem go? Nie. Kogo, co? Lusterko gdzieś stoi? Piękna jarzębina. Jak byłam dzieckiem, robiłam z niej korale. A ja pukawki. A ja w szczenięcych latach pędziłem z nich okowite z Olgierdem. Się butelkę ucinało, balona na gwint państwu młodym. Się strzelało. Proszę cię, żebyś zachowywał się godnie. Dla ciebie wszystko, Szani. Prowadź. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy. No, to kolej na nas. Niech wam się darzy, kochani. Życzymy wam zdrowia i serdeczności. Żeby zgoda między wami była i miłowanie. Dziękujemy wam. Dziękujemy z całego serca. A czego Witold zażyczy? Na weselisku. Gdzie kaska? No nie dawali, tam chyba życzenia były i tyle, bez kaski i giftów. Oto moja przyjaciółka Aldona, jej wybranek Jawnut. Bardzo mi miło. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ja jestem A to mój przyjaciel z dawnych czasów. Geralt z Rivii. Tak to ja, Geralt. Wiedźmin. Dziękuję za zaproszenie. Lubię wesela. Lubię panny młode, są takie pachnące. Nic tylko wziąć i... Właśnie. Jestem pewna, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. Dlaczego wybrałaś jego? Oj, 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 oj. Twoja wybranka ma duży posag. To też kwaśne. Ale najkwaśniejsze chyba dwójeczka. Jesteś niezwykle piękną kobietą, pani. Dziękuję. Mogłabyś mieć każdego. Do czego zmierzasz? Ciekawe, dlaczego wybrała akurat ciebie, Jawnucie. Nie podoba ci się wybór mojej żony? Nie mój cyrk, nie moje pchły. Pytam z czystej ciekawości. To uważaj, żebym ci nie musiał ręcznie wytłumaczyć wyboru mojej żony. Dla czystej przyjemności. I po co od razu te nerwy, przyjacielu? Czy ja ci ubliżyłem? Chodzi mi tylko o to, że twoja żona to piękna kobieta, a ty zamiast mi podziękować, to się rzucasz. Trochę ogłady. Geralt, daj spokój. Po prostu się w nim zakochała. Jawnucie, zapewniam cię, że mój przyjaciel nie miał niczego złego na myśli. Wygodne pytanka. Ciekawy jestem, dlaczego wybrałeś Aldonę. Czyżby chodziło o posag? Dzięki. Zapewniam cię, Wiedźminie, że nie chodziło mi o pieniądze. Rodzina Jawnuta jest dużo zamożniejsza od mojej. Mają warsztat tkacki. Długo musiałem przekonywać matkę, żeby się zgodziła na ten, jak to nazwała, mezalians. Nigdy mi o tym nie mówiłeś. Podobno pieniądze nie mają dla ciebie i twojej rodziny znaczenia. Już kłótnia, pierwszy dzień. Bo tak jest. Mnie też mówił, że nie przeszkadza mu twoje pochodzenie. Na początku to nic nie przeszkadza. Ale zobaczycie. Za 5 lat to wam wszystko zacznie przeszkadzać. A, to mądre. Mnie zaczyna przeszkadzać to, co mówisz. Nie wiem, skąd pochodzisz, ale w tych stronach obrażanie młodej pary na weselu nie uchodzi. Ale jakie obrażanie. Przestrzegam was tylko, bo się trochę znam na ludziach. Geralt i te jego żarty. Ma dziwne poczucie humoru. No, nawet bardzo dziwne. Nie ma co gadać, czas ucieka. No, czyżbyś się gdzieś śpieszył? Ja? Skądże? Po prostu chciałem popróbować waszej okowitki, potańcować z białogłowami, takie tam. Zaprosiliśmy z Jawnutem wiele ładnych panien. Może któraś wpadnie ci w oko? To na pewno. A może ty którejś wpadniesz?
Byłoby miło, ale tak po prawdzie to już mnie mniej obchodzi. Napijmy się. Jak ona ma skomentować tą rozmowę? Że kwasu narobił. Bierz udział w weselnych zabawach aż do północy. Mogę wybrać? Jak mógł przyjechać? Można wam jego ciłuszka. Oj. Szani, moja kochana, nie uwierzysz, co się stało. Wydaje za mąż moją jedyną córkę. No to chciałam, żeby weselisko było porządne. Dlatego zamówiłam prawdziwego połykacza ogni. Nigdy nie widziałam takiego magika. Panie, to są bardzo drogie pokazy. Przyjechał z samego Nowigradu. Nie będę żałowała pieniędzy na moją córkę. Rodzina pana młodego ma nas za biedaków, ale przekonają się, jak bardzo się mylą. No chyba jednak się nie przekonają, bo połykacz przepadł jak kamień wodę. Bo kundel pana młodego go pogonił. Przeklęty diabeł. Dobrze go nazwali. Ale spokojnie, duszko. Przecież pan Wiedźmin tu jest. Może on nam pomoże. Zanim zacznę moje wiedźmińskie śledztwo, potrzebuję kilku wskazówek. Powiedzcie wszystko, co wiecie. No więc, połykacz ogni przybył tutaj koło południa. Zjadł drugie śniadanie i chciał się rozejrzeć. Wtedy ten okropny diabeł go zobaczył i zaczął ujadać jak obłąkany. Dlaczego? Pojęcia nie mam. Nie spodobał mu się i już. Może wyczuł, że to połykacz ogni, a każde zwierzę ognia się przecież boi, nie? Jakby się bał, to by chyba uciekł, a nie gonił. To głupi pies i nigdy z nim nie wiadomo. Zerwał się z łańcucha i pogonił połykacza w las. Głupi i nie głupi, ale to pupilek naszego zięcia. Jak przepadnie, to będzie awantura. Nie musicie się już niczym martwić. Wiedźmin, to znaczy ja, znajdzie wam tego połykacza. To bardzo miłe, ale... Mam nadzieję, że Witold będzie kropił, a nie oszustwo. Że odda mu ciało. Wiedźmini, to znaczy my, mają swoje sposoby. No to jak wyglądał ten połykacz? Nosił taką charakterystyczną błazeńską czapkę. Po tym można go poznać. Znajdę. Dziękujemy. I trzymamy za słowo. Cześć, nieuczesana, dziękuję. Dziękuję. Miło, że zgodziłeś się pomóc, ale na pewno sobie poradzisz? Tak do końca to jednak wiedźminem nie jesteś. Ale jesteście. Ja poszukam tego magika. Ja, dobra? Tylko pamiętaj. Daj Witoldowi. Nic mi nie pomagaj. Ach, to będzie przednia zabawa. Ale muszę sam. Inaczej to się w ogóle nie liczy. Nie, no jesteście nienormalni. No, jednego toksycznego się pozbyłem. TikTokera. Na twoim miejscu zacząłbym od znalezienia śladów tego psa i poszedłbym tym tropem. No, dobra, znajdzie. Tak zrobię. Szani, idziemy z Witoldem szukać połykacza. Jakbyśmy nie wrócili przed północą. To... Spokojnie, wrócicie. Wierzę w was. No to idziemy. Ahoj, przygodo! Psa powinien znaleźć, połykacza też. Dzięki, Anoizej. Idziemy. Szukać bardziej. Kurde, nie dość, że pomagam, to jeszcze mi od mutanta wyzywa. A ten diabeł to musi być wielkie bydle, jak go trzymają w takiej budzie. Jak się nie ma, co się lubi, to się idzie po śladach, jakie są. Koralowego. Nie chce mi się łazić po psich tropach. Poczekam tu na ciebie. O nie. Dobrze, moja złota. Ja pobruszę, a ty poczywaj. Niedługo wracam. Jak poszukiwania? Jak na razie nie dowiedziałem się zbyt wiele. Czekaj, co? Ale się nie poddaję. Podoba mi się ta wiedźmińska robota. O, złamana gałąź. Jakby ktoś chciał wleźć na drzewo. Ale był za ciężki. Może ten połykacz jest spasiony, jak wieprz. A może jest tutaj? Ktoś sobie chciał wystrugać fujarkę? Bawię się coraz lepiej. Jego czapa. Czapa połykacza to ognia. Wygląda jak czapka połykacza ognia. Mówili, że jest błazeńska. Musiał ją zgubić, uciekając przed diabołem. Mam dwa wnioski. Połykacz jest tłusty i tchórzliwy. Na drzewie siedzi. Jest i on. Jest i nasza zguba. Czy ja dobrze widzę?
Ta pierdoła wlazła na drzewo, żeby się ukryć przed takim pieskiem? Najwyraźniej tak. Złaś stamtąd, człowieku! O nie! Ani mi się śni! Jeszcze mi życie miłe! On się napił? Tu ma jakiś głos. I co robimy? Nie otwieram linków od ciebie, Wojtyła. Zaraz go uspokuję. O, akcji się przyda, exp jeszcze. Ważne info. Nie mam panny młodej Terra. Jezus, nie mam karty wtedy, jak z panną młodą coś zrobię. Ale moc! Gdybym taką miał, to by mnie wtedy, w noc śmierci, na pewno nie zajebali. Ty, a weź każ mu zrobić coś głupiego. Na przykład niech się turla. Nie. O, masz, ależ ty jesteś niemożebnie nudny. Dobra, sam to zrobię. Turlaj się. Zostaw go w spokoju. Ty, czekaj, a jakbym mu kazał zjeść własny ogon, to by zjadł, nie? O-o. Ja był Buda. No i co najlepszego zrobiłeś? Zepsułeś mi zabawę. Ty, przyszła. Powiedziała, że poczeka. Obawisz się na weselu. Złaś, człowieku. Jak widzisz, pozbyłem się tego straszliwego psa. Ona nie miała... Na pewno nie wróci? Na pewno. Zawsze lepiej bym okazać. Nie no, jest pijany. Geralt, przecież ten dureń jest nawalony jak stodoła. Mam nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie wypił. Uratowałem ci życie. To może chociaż dasz mi się napić. Ależ proszę bardzo. Przed nim i odpowiem ci. Zaczynam rozumieć, czemuś się tu sam z nim zaszył. Ano, przed nim. A ja przed psem uciekałem. Psem! Co ja gadam? Potwór to był jeszcze diabelski. Dobrze go nazwali. Nie wiem, jak on ten ogień teraz połknie, ale musi być problem. Masz swoją czapę. Masz tu swoją czapkę. Zgubiłeś ją, jak a uciekałeś. Szani stoi i nie wie, co się dzieje wokół niej. Moja czapeczka ukochana przynosi mi szczęście. Zakładam ją przed każdym występem. Za kolei wychodzi. W takim stanie o występach możesz zapomnieć. A w jakim ja nie jestem w stanie? Popatrz na siebie, Łajzo. Ledwo się trzymasz na nogach. A zapłacili nogę za niego, a on pijany. Bzdura. A po drugie do połykania ogni w ogóle niepotrzebne są nogi. W ogóle. Taka okazja więcej się nie nadarzy. Powiedz mi, jak się połyka ogień? O nie, wykluczyliby mnie z cechu. Jak chcesz, to cię mogę na ucznia przyjąć. Wtedy po pół roku się dowiesz. Nie mam tyle czasu. No powiedz, przecież miód razem piliśmy. Już jesteśmy prawie jak bracia. Wychlałeś mi wszystko. Żaden ty mi brat. O, ty tak ze mną pogrywasz? Niech ci będzie. Jak mi nie powiesz, to zostawię cię tutaj na pastwę dzików, niedźwiedzi i krwiożerczych jeleni. Wybieraj. To jest przemoc. Gwałt na artyście. Mów. Jest taki mazidło, którym nacieram sobie gębę przed pokazem i potem mogę łykać ognie, pluć ogniem, no wszystko mogę i nic mnie nie parzy w ogóle. To tyle? A gdzie to sztuka? Każdy potrafi nasmarować sobie gębę jakąś ochronną pastą. Dosyć tego! Najpierw mnie szczują psami, potem ten przychodzi, zabiera mi grzałk i jeszcze obraża. Nic tu po mnie. Odchodzę. Nie chciałem go obrazić, ale to hochsztapler. Zrób coś. Zapłacę ci? Zostań. Nie no, sugestia się przydaje. A teraz zapomnisz o wszystkim, co mówiłeś i widziałeś w tym lesie. A może by mu tak w pierdol spuścić? Nie będzie oszust i tchórz stroju fochów. Spokojnie. Wrócisz na wesele i dasz pokaz swoich sztuczek. Szani nie powiedziała słowa od pięciu minut. Kłamliwych sztuczek. Szani, to nie powinno panie być? Zrobię co z... Powiedziała, że poczeka, a tu się pojawiła i chodzi za mną. Idziesz czy nie? Jeszcze no się dobra, mnie pyta, jak to poszukiwania, jak byłem już w trasie. No to chodźmy na to wesele. Może znajdę jeszcze coś ciekawego do roboty. Bóg na Bugu. Oj. No niedźwiedź. Niedźwiedź. Nie, niedźwiedź. Schowaj się. Ratuj mnie.
Lewy górny, dzik. Czyś ty kiedy widział niedźwiedzia w kształcie dzika? Mam słaby wzrok. Poza tym jestem płukaczem ognia, a nie przyrodnikiem. A tak, byłbym zapomniał. O właśnie, nawet nie zapytałem, jak cię zwą? Dawid Aftensborough. Słuchaj, Dawid, trzymaj się mnie, a nic ci nie grozi. Zabieram twoją zapijaczoną mordę na wesele. Idziemy. Proszę państwa, połykacz ognia się znalazł. Jam to nie chwaląc się sprawił. A co z diabołem? Jak to, nie wrócił? Wrócił, tyle że jakoś dziwnie się zachowuje. Siedzi osowiały jakiś, a życia w nim tyle co w marchewce. No nie wiem, może Stibor? Się wilczych jagód nażarł. Albo co? Uwaga, uwaga, piękne panie, szlachetni panowie i wy, kochane dzieci. Zapraszam wszystkich na unikalny pokaz połykania ogni. Szani, chodźmy obejrzeć te sztuczki. Za życia nigdy czegoś takiego nie widziałem. Pewnie splunął na małą. Smok. Ale dziwnie go obserwuje ta Szani. Łasa? Nie wiem, czy Łasa. Zdziwiona. Pierwsza wiedźmińska robota. Znaleźliśmy połykacza. Cześć, Angle. Uratowaliśmy mu dupę. Jakbym miał drugie życie, zostałbym wiedźminem. O, wytrzeźwiał. A tam, czy czasem nie grają? O, kurduple grają w karty. O, cholera. Czyś byś miał ochotę przepuścić trochę pieniędzy? Oczywiście. Gdzie ona jest? Ja ją słyszę i nie ma. Tu jest. Najważniejsze, żebyś się dobrze bawił. Korzystaj z okazji, że im skoważona dwóch. Dawaj w karty. Go nie na kaskę, lecz o karty. A może byś rozegrał z nami partię? A ma słodkie uszka. No pewnie, nie musisz mnie pytać, Karzełku. Nie musisz go obrażać. Nie obrażam go, tylko mówię jak jest. A ja ci mówię, że go to obraża. A co, twój kolega jest wielkoludem? Zamknij się! Jezus. Grasz czy nie? Grajmy! O co chcesz grać? No jak to? O wszystko, co mam. Jak to? Nie wiedziałam, że jesteś hazardzistą. Tej nocy poznasz jeszcze inne moje zalety, dziewczyno. Oj, jakie zalety? Ona nie sprotestowała nawet, pa. Mamy taki zwyczaj, że ten, kto przegrywa, musi nosić ośle uszy. Nie moje zmartwienie, ja nie przegram. Jakiś pewnie Nilfgaard albo Skojatel. Potwory na pewno to nie są. A, północy królestwa. No tak, tak, też może być. Tu jest karta OP? Oj, to nie, to im nie odpuszczę. Jak ma dużo szpiegów, a ja nie mam kukły, a on ma kukłę. Ojej. No kukły brakuje trochę. Kukła byłaby najlepsza teraz. Albo jeszcze jeden szpieg za zero. No niestety nie. Kurde, też ma dużo szpiegów. Nie no, pod Wina chyba lecimy. Tylko pierw trzeba jakieś... Co? Nie zapomnij pogadać z chochołem. Jakim chochołem? Przeszukaj stodołę dokładnie. Oho. Ale możemy zapisać i wczytać, bo coś ta Szani... Jakaś taka niewyraźna. Ale... O, dostałem. Za zero. I dwie... Dobra, wygraliśmy. Dwa rogi jeszcze. Nie wiem, ile szpiegów tu rzuciłem, ale nie mało. Może jeszcze tego nie dawać. Wystawić coś za 4. Tylko co, jak wystawić coś za 5, to wtedy usunę tylko za 10 albo 16. Nie, walę teraz. I zagramy kombo z tym. Z kukłą ewentualnie. To może... Żeby największe kombo wykręcić, jak już i tak wygraliśmy, to może kukła na medyczkę, żeby pas przywrócić. Chyba to byłoby najlepsze. Bo win jest i tak, tylko pytanie, czy się achievement uda wbić. Co to? Nowa karta, wieża oblężnicza. Wieża na kółkach, czego to kurwa nie wymyślam. Ale to jest zwykłe za 6, to takie SEO bym powiedział. Dobra, spasował Gites. I teraz tak. Teraz medyczka. Wystawia się ją znowu.
Daje się pasy. Nawet jest ponad 190. Pogody użyję na koniec. A to nie na Steamie, nie wiem, czy na Gogu są achievementy. 240. Nie ma żadnego achievementu. Jakby, no nic mi się nie wyświetliło. Chyba, że na Gogu, jak wejdę w klient. A je! Nie ma. 242. No, takiego wyniku jeszcze nie miałem. Przerżnąłeś, kolego. Wkładaj ośle uszy na ten ośli łeb. Już miałam nadzieję, że obejrzę cię z oślimi uszami. Moim zdaniem wyglądałbyś interesująco. Znam inne sposoby. Możesz się przekonać. Każdy jego... Pomyślę o tym. Czas się napić! W końcu to weselisko! Każdy jego zwrot do Shani jest naszpikowany pod tekst. Wypijmy za zdrowie Wiedźmina i jego narzeczonej! Słyszałaś, Shani? Jesteś moją narzeczoną. Wiesz, co to oznacza? No mówiłem, każdy. Nie. Co? Że powinniśmy się zachowywać jak narzeczeni. Czyli jak? Ja ci będę kadził, ty się będziesz opierać, a potem i tak wszyscy wiedzą, jak to się skończy. Ach, przednia zabawa, przednia! No, chodźmy dalej. Seks, chyba tak. O to chodzi. Lubię takie skoczne melodie. No to bawimy się na całego! Jaki skoczny Geralt, ty! Chyba Geralt by tak nie potrafił. Dla naszych nadzwyczajnych gości. Wiedźmina Geralta i jego uroczej partnerki Shani, muzykanci zagrają coś dla zakochanych. Nie wiem, czy to będzie ta piosenka. Wreszcie będzie coś do przytulania. O, Shani, czas, żebyś poznała moją romantyczną naturę. Coś mi się wydaje, że nie będzie uradowana, jak Geralt będzie z powrotem Geraltem i już nie będzie tak miło. I to chyba odpowiada. Przepis na chleb od Pantera? Całkiem nieźle sobie radzisz. A gdzie ta muzyka dla zakochanych? Bo nie słyszę. W zasadzie jest taka jak zawsze. Tańc tylko wstęp? To ty świetnie tańczysz? Jestem mistrzem? No nie kliknę jedynki, bo już mnie... Ciarki przechodzą. Nie, bo już za mocno. On przestraszy ją. A bo dobra. To tylko wstęp do bliższego zapoznania. Tak? Kto tak mówi? Kto, kto? Choćby ja. Ciekawa jestem, co dla ciebie znaczy bliższe zapoznanie. O, to bardzo ciekawy proces, który ciebie jako uczoną mógłby szczególnie zainteresować. Chętnie bym cię wytłumaczył. Strasznie to głośno. Że już? Teraz? Widzisz tę drabinę? Prowadzi do góry. Tam na pewno moglibyśmy w spokoju oddać się bliższemu zapoznaniu. Aż ani wie, że to nie Geralt. Oj, oj, oj. Zdaje się, że muzykanci kończą grać. Wiesz, jak prawdziwy tancerz dziękuje swojej partnerce? Chyba nie. Wyprawiasz. Zwariowałeś? Zwariowałem. Na twoim punkcie. Jaki podrywasz, szalony. Umówmy się tak. Mówić sobie możesz, co chcesz, ale ręce trzymaj przy sobie. Dobrze? Dobra, dobra. Przyznaj się, wspaniale było, co? A czy jest coś, co robisz niewspaniale? Nie no, nachalny jest on. Niemiły. Dziewczyny uwielbiały, jakie całowały. Tak. Może tak będzie lepiej. Mogłabym teraz chwilę porozmawiać. Ty nie on? To on, nie ja. Ja bym tak się nigdy nie zachował. Do powiedzenia to ludzie. Bardzo cię proszę. No.
I co? Widziałeś, jak to rozegrałem? Nie spierdol tego. Jestem ciekawa, jak to jest, kiedy ten duch siedzi w tobie. Czujesz coś? Masz na coś wpływ? Czuję, ale nie mam wpływu na to, co robię, ani co mówię. Czemu pytasz? Bo jestem ciekawa. Jakby to było, gdybym tańczyła tylko z tobą? Oj. W ogóle byśmy nie tańczyli, nie lubię tego, ale by to popsuło wszystko, o la boga. Oj, 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 oj. Ale tu bym zapisał i wszystkie opcje dialogowe sprawdził chętnie. Nie no, jeden nie, dwa albo trzy. No dwa to na pewno, ale trzy pod fabułę, która zmierza w nie wiem którym kierunku. Bym wybrał dwa, ale jestem zmanipulowany przez Witolda. No, to czemu tego nie robisz? No czemu, pytam się? Tyle, że normalni ludzie nie zachowują się jak Witold von Evans. Bo są durniami? Nie bądź dla niego zbyt ostry. W gruncie rzeczy jest nawet zabawny. O, widzisz? Ja jestem zabawny. Ja. A ty sztywny, jakbyś połknął dzidę. Widziałaś człowieka, który zaanonsował dla nas, dla was piosenkę? Tak, zdziwiłam się, że nie zna. Chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Kto to? To jest właśnie Gaunter Odin, pan lusterko. Ciekawe, co to nadzoruje. Może po prostu trzeba go zapytać. Tak, skoro już tu się zjawi, powinniśmy z nim pomówić. A nie przyszło ci przypadkiem do głowy, że po prostu wpadł na wesele? Zapewniam cię, że on niczego nie robi po prostu, ani tym bardziej przypadkiem. Teraz dialog fajny jest? Będzie? Miałem się bawić, super. A od pięciu zaraz zobaczymy, nie musisz pisać o tym. Słucham, jak gadacie. Wracam do ciebie. Muszę napisać, bo się uduszę zaraz. Nie wytrzymam, jak mu nie napiszesz. Za dwie minuty będzie fajny dialog. Bo sam nie zobaczę. A gdzie on jest? Gdzieś stoi? Popatrz. Ta drabina aż woła, żebyśmy weszli sobie na górę i pokonwersowali. No to chodźmy. On tu jest? Tak po prostu? Co, najpierw zabawy? Dlaczego pan ma takie dziwne oczy? A bo to by zakończyło wszystko. Kurde, okej. Okay. Przynieś, że tego buta, bo mi wstydu narobisz. Buta dla panienki? No, chyba muszę pierw z tą porozmawiać, co? Pierwszy we wsi, mówiłem? Widzieliście, co wyłowił? Stary garnek! Może jego dziewucha nosi na nogach garnki zamiast butów? Miałeś wyłowić mojego buta! Jak mam teraz tańcować w jednym bucie? Trza mieć buty na weselu! Szukałem, ale nie ma. Może w mule się zagrzebał? Sam się teraz w mule zagrzeb! Głupia zabawa! Co tu się dzieje? Bawią się w wyłowić bucik. Nie słyszałeś o tym? Nigdy. Na szlacheckich dworach nie ma takich zabaw. Na czym to polega? Panna wrzuca bucik do wody, a jej kawaler musi go wyłowić. I co będzie, jak wyłowi? Wtedy panna się cieszy, bo to znaczy, że jej kawaler jest rycerski i zaradny. Żadnej nagrody? Nawet buziaka? A to już od każdej panny zależy osobno. Jak chce, to da, jak nie chce, to nie da, ale przymusu nie ma. O! To jeszcze nie koniec. Czekaj, co? Podoba mi się ta zabawa. Szani, dawaj but. A, myślałem, że ściągnął gacie całkiem. Wszystkim, że mi na tobie zależy. Idealna zabawa dla fetyszystów. Dla Witolda. Stópka Szani? Tak. Tylko mnie obserwuj, Szani. Nie mogę oderwać.
zabrał za łowienie buta? A myślałem, że znam wsiowe obyczaje, ale o tym z butem nie słyszałem. Co, skoro już go poznałeś, to może zamiast gadać, wskoczysz do wody i wyłowisz mój but. Jak zamoknie, to już na nic mi się nie przyda. A myślałem, że znam wsiowe obyczaje, ale o tym z butem nie słyszałem. To tamtej. Skoro już go poznałeś, to może zamiast gadać, wskoczysz do wody i wyłowisz mój but. Mylisz go, sam se golisz. A myślałem, że znam wsiowe obyczaje, ale... Cześć, to nie był but? Kurde, to może być problem z tym bucikiem chyba. No nie ma, no. O. Zgubiony but, no to jej, no. No rzeczywiście, mułu tutaj popachy. Widzę, że muliste dno nie przeszkodziło ci znaleźć mój but. I wszystkie inne, które zostały wrzucone do tego jeziora. Zawsze lepiej zrobić trochę więcej, choćby to miało iść na marne, niż trochę za mało i tego żałować. Nie znałam tej teorii. Jak się już zgadało o teorii, to może porozmawiamy o praktyce. Każdej pannie, której bucik wyłowiłem, mogę go wsunąć, jeżeli ona zechce. Na nóżkę, oczywiście. Jesteś bardzo wspaniałomyślny. Nie wiedziałaś? Chyba zasłużyłem na całusa, co? Pozanoś buty właścicielkom. Może któraś się skusi. Oj. Nie bądź zazdrosna, Szani, tylko żartowałem. A dla Togga, Rokga i Ogga też buty wyłowisz? Właśnie, co z ich bucikami? Poznajesz, co to jest, Kopciuszku? Mój but? Mhm. A teraz wystaw stópkę i pozwól, że ci go wsunę. Jezus Maria, ja nie pamiętam takich rzeczy. Dziękuję.